Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia raportu z walk na Ukrainie za dzień 26 czerwca 2022 roku. A w tym raporcie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wycofanie ukraińskie z Sewerodoniecka jest spóźnione, co wydarzyło się na południu, koło Białej Cerkwi, czy ukraińska ofensywa w Chersoniu się posuwa naprzód, czy też wprost przeciwnie, no i o tym, co się dzieje na froncie między Zaporożem a Dnieprem. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, przypominam, że jego sponsorem jest firma Just Join IT. Jest to polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom w branży IT. Przypominam również, że możecie wspierać mój kanał w programie Patronite, tutaj u góry jest odnośnik. Dziękuję też za to, że lajkujecie, subskrybujecie, przesyłacie do znajomych. Dziękuję też, że komentujecie na dole, co wam się podoba, co nie. Dzięki temu wiem, w którą stronę iść z rozwojem kanału. I po tym paśmie ogłoszeń zapraszam do obejrzenia audycji. Dzieje się w ramach niespodzianki, zaczniemy od razu od mapy, a potem przejdziemy dopiero do wyciągnięcia wniosków. Pierwsza ciekawostka to jest taka, że dwa dni temu miał miejsce zmasowany atak lotniczo-rakietowy z terytorium Białorusi, czyli z rejonu Homela oraz rejonu Rosji. To był atak wymierzony w cele w Czernichowie, w Kijowie i w Sumach. Brało w nim udział około 60 różnych środków napadu powietrznego z Rosji. Odpalono kilkaset rakiet, odpalono rakiety systemu H-22, czyli to są rakiety przenoszone przez Tu-22 bombowce M-3. To były rakiety przeciwokrętowe, ale one były podwójnego zastosowania, czyli te rakiety mogły służyć zarówno jako przeciwokrętowe, jak i rakiety, które są w stanie wykrywać i naprowadzać się na cele kontrastowe. Tak? I tam była podwójna metoda naprowadzania, czyli albo było to podświetlane przez radar samolotu, albo w późniejszych wersjach rakiety już ona sama była w stanie wykrywać kontrastowe cele, takie jak na przykład zbiorniki paliwa, mosty, hale, no generalnie duże cele, które dają mniej więcej taki sam kontrast radiolokacyjny jak okręt, no, wielkości powiedzmy mniej więcej korwety patrolowej. Czyli jednym słowem kawał jakiegoś żelastwa. Oczywiście brał udział rakiety samosterujące w tym ataku H-55 i H-101, no i rakiety operacyjno-taktyczne systemu Iskander, zarówno w wersji SRBM, czyli rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, jak i rakiet manewrujących systemu R-500. No, był to bardzo silny atak, tam z tego co pamiętam ponad kilkaset rakiet zostało odpalonych finalnie na terytorium Ukrainy, no i ukraińska obrona przeciwlotnicza próbowała zestrzelić większość tych środków napadu, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia dla obiektów na terytorium Kijowa, na terenie miasta Kijów. I co ciekawe, to, że ten atak faktycznie był jednym z silniejszych w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ lotnictwo rosyjskie jakby troszeczkę przysypiało i to lotnictwo dalekiego zasięgu nie prowadziło większych ataków, były pojedyncze ataki rakietami manewrującymi, głównie bazowania morskiego, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z takim dość poważnym uderzeniem na terytorium Ukrainy z północy lotniczo-rakietowym, natomiast no, Ukraińcy część tych rakiet zestrzelili, części oczywiście nie byli w stanie zestrzelić, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że H-22N to jest kawał bydlęcia, które leci z wysoką prędkością naddźwiękową i to była rakieta, która była opracowana do mordowania amerykańskich lotniskowców. I do jej zwalczania Amerykanie wymyślili m.in. system Aegis z rakietami SM-2, no i Tomcaty z AMG-54 Phoenix na podejściach. I no tutaj Ukraińcy mają środki zdolne strącać te rakiety, czyli systemy S-300W, natomiast nie mają ich dużo, tak? I teraz pytanie, gdzie te S-300W były i czy one mogły pracować, czy S-300 starszych wersji poradzi sobie z tym zagrożeniem? No moim zdaniem ani z Iskanderami, ani z H-22N nie bardzo, ale tutaj wolałbym, żeby się wypowiedział Marcin Niedbała na przykład. Natomiast od razu odpowiem na pytanie, czy polskie baterie Wisły, znaczy Patriota w ramach Wisły będą w stanie strącać tego typu zagrożenie? Tak, będą, spokojnie. To nie jest jakieś Wunderwaffe i te rakiety H-22, a nawet rakiety systemu Iskander, SRBM są jak najbardziej w zasięgu możliwości polskich zestawów Patriot. To jeżeli chodzi o północ. Oczywiście mieliśmy do czynienia również z kilkoma innymi atakami lotniczymi rakietowymi na terytorium Ukrainy. I tutaj sytuacja jest o tyle dla Ukraińców ciężka, że Rosjanie targetują dwa typy celów, właściwie trzy typy celów o znaczeniu strategicznym w tej chwili. Pierwsze to jest infrastruktura dotycząca przesyłu i przerabiania paliw płynnych, czyli ropa naftowa, gaz, benzyna, tego typu paliwa i to jest w tej chwili Rosjanie są w stanie poświęcić naprawdę drogie pociski samosterujące, żeby z dość chirurgiczną precyzją te rafinerie i zakłady przeróbki paliw wyłączać z użycia jeden po drugim.
Jest to robione celowo, żeby wywołać kryzys paliwowy na Ukrainie, ale nie dlatego, że Ukrainie tego paliwa zabraknie, no bo oczywiście, że od razu pójdą dostawy z Polski i z Rumunii, tylko dlatego, że tego typu dostawy to jest obciążenie na kolei, to jest obciążenie drogowe. No jest to zdecydowanie transport wolniejszy i wydajny niż produkcja we własnych rafineriach i potem rozsyłanie po kraju. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że Rosjanie targetują obiekty związane z przechowywaniem zboża, tak, silosy zbożowe, elewatory, wielkie magazyny zboża, no i te obiekty są niszczone przez Rosjan i znowu, no, na Ukrainie to nie wywoła głodu, w Europie to nie wywoła głodu, natomiast Afryka będzie miała problem i tu już wszyscy o tym mówią, że Afryka naprawdę może mieć problem. No i znowu, po co to robią Rosjanie? Słuchajcie, geopolitycznie jest to bardzo proste, tak? Jeżeli będzie wywołany głód w Afryce i sytuacja w Afryce zrobi się bardzo zła, to ruszy nowa migracja, wędrówka ludów z rejonu Sahelu na północ, czyli przez Morze Śródziemne, czyli znowu bania. No i logika Rosjan jest taka, że im gorzej będzie w paśmie Sahelu, gdzie między innymi szaleje przecież Wagnerowcy, im większa będzie głód, bieda, im większa będzie szansa na migrację, która uderzy z południa na Europę, no to tym większa jest szansa, że partnerzy zachodni Ukrainy, czyli te kraje, które wymieniłem, zdenerwują się, stracą cierpliwość i będą naciskać na Ukraińców, żeby po prostu przymusić Ukraińców do jakiejś formy pokoju z Rosjanami, tak? Więc jest to takie no, wyjątkowo perfidne działanie ze strony Rosjan, ale z drugiej strony na wojnie nie ma działań moralnych i niemoralnych, nie ma działań etycznych i nieetycznych. Ja tutaj stoję na stanowisku Niccolo Machiavelliego, że albo jest się skutecznym, albo nie po prostu. Tak w życiu, jak i na wojnie zresztą. Jeżeli chodzi o kwestie z południa Europy, warto tutaj jeszcze przypomnieć, że znowu mieliśmy do czynienia z strzelanką na Wyspie Węży. Tym razem wiele wskazuje na to, że zostały użyte rakiety systemu ATACMS, znaczy nie ATACMS, tylko GMLRS faktycznie. Ponieważ wiadomo, że ta Wyspa Węży w tej chwili już jest tak zniszczona, że to zdjęcie ładne, satelitarne, nie ma nic wspólnego z tym, co tam się teraz dzieje, ale znowu mieliśmy do czynienia z atakiem lotniczo-rakietowym na wyspę, niszczeniem jakichś celów rosyjskich. Tutaj na marginesie można powiedzieć, że wyrzutnie HIMARS-a M142 dotarły na Ukrainę. Już są wykorzystywane, prawdopodobnie były wykorzystane podczas ataku na Wyspę Węży do neutralizacji obrony przeciwlotniczej i podobno są wykorzystywane w Donbasie, a przede wszystkim na łuku Dońca Sywierskiego. Nie jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ te wyrzutnie w tej chwili są dla Ukraińców na wagę złota. Przy czym nie chodzi o to, że ich siła rażenia jest, nie wiem, jakoś istotnie większa niż Wilchy, tak? No bo Wilcha też była sterowana via INS, GPS, no może nie, no... Tutaj kwestia na długą dygresję techniczną, na ile one były sterowane INS, a na ile GPS, i na ile ten GPS był podatny na zakłócenia, ale to na inną dyskusję. Natomiast to mieli wyrzutnie Wilchy, które się im kończyły. Natomiast GMLRS-y są o tyle fajne na HIMARS-ach, że celność jest w zasadzie ta sama co Wilchy. Ładunek jest niewiele mniejszy, no ale amunicję już jest w stanie dostarczyć Zachód. Tak? Te wyrzutnie moim zdaniem też mają dużo większą przeżywalność niż wyrzutnie Wilchy, czyli Smierże, ponieważ są w zasadzie o połowę mniejsze, dużo bardziej mobilne, ich przeładowywanie jest szybsze, łatwiejsze, te wyrzutnie mogą być w zasadzie cały czas w ruchu, tak? Ponieważ jeżeli chodzi o przeżycie w momencie, w którym przeciwnik ma przewagę w ogniu artylerii, ma dość dużo bezzałogowców, tak jak Rosjanie, no to przeżycie własnym środkom ogniowym w zasadzie zapewnia tylko i wyłącznie ciągły ruch, tak? Czyli te systemy ogniowe, czyli polskie Kraby, niemieckie Panzerhaubice 2000, M109A3 z Norwegii, Cezary z Francji, właśnie Cezary, HIMARS-y, no to wszystko to musi ciągle krążyć, tak? To jest też bardzo duże obciążenie dla załóg, tak? Ale jeżeli te baterie mają być wycofane na odpoczynek, to muszą być wycofane bezwzględnie poza zasięg bezpilotowców bliskiego zasięgu i poza zasięg większości środków ogniowych rosyjskich rozproszone, a tak to jeżeli mają wykonywać zadanie ogniowe, to one po prostu znajdują się w ciągłym ruchu, tak? Więc kosztem obciążenia dla załóg oczywiście, no są, rażenie tego typu wyrzutnie jest bardzo utrudnione, bo w zasadzie trzeba by mieć nad nimi jakiegoś tam drona z głowicą samobójczą, tak jak Warmate, kamikadze, żeby być w stanie porazić te środki rażenia w zasadzie w momencie wykonywania zadania ogniowego, ponieważ jak one wykonają zadanie ogniowe, co zajmuje w przypadku HIMARS-ów i w przypadku Krabów albo Panzerhaubice do 2 minut, no to one już robią odbój, tak, zmywają się z pola walki i po prostu są w stanie się wycofać. Myślę, że to cały czas obiecuję ten odcinek o artylerii ukraińskiej, który będzie podzielony na 3 etapy i myślę, że on w końcu powstanie w wakacje. Więc tak, jeżeli chodzi o artylerię, mamy HIMARS-y,
pojawiają się już pancerhaubice 2000 na Ukrainie. Znowu pytacie się czasami w komentarzach w różnych miejscach, nieważne czy to wykop w ogóle, pozdrawiam wszystkich wykopków, czy na Twitterze, czy w innych miejscach, dlaczego pancerhaubice 2000 jest w mojej opinii lepsze od innych haubic. No, prosta sprawa, największy zapas amunicji dostępny, największa szybkostrzelność realna, nie mówię o teoretycznie, bo teoretycznie to wszyscy podają po prostu piękne dane, natomiast jak realnie przychodzi co do czego, to okazuje się, że z jednych armatohaubic można prowadzić ciągły ogień szybki, a z drugich nie bardzo, tak. No i w pancerhaubice 2000 to się sprawdza, ale ważne jest coś innego. Niemcy, opracowując pancerhaubice 2000, właśnie zakładali, że to będzie taka wojna, jak jest teraz na łuku Dońca Sybirskiego, tak, czyli przeciwnik będzie miał dominację w artylerii, będzie miał przewagę w artylerii i te pancerhaubice będą okładane ogniem kontrbateryjnym. Dlatego ta armatohaubica samobieżna PZH 2000 jest bardzo dobrze opancerzona. Ona w ogóle od stropu ma takie specjalne osłony stalowo-ceramiczne z taką wycieraczką gumową. I ta osłona działa tak, że... A, kiedyś w ogóle zrobię opis, jak to działa, ale generalnie ta osłona stropu pancerhaubicy 2000 jest w stanie wytrzymać subamunicję kasetową, kumulacyjno-odłamkową, jest w stanie wytrzymać bliską eksplozję pocisków artyleryjskich, jest w stanie nawet wytrzymać ładunki AFP z amunicji precyzyjnej. Więc jest to coś bardzo, co bardzo, bardzo zwiększa przeżywalność armatohaubic samobieżnych i Niemcy wysyłali na przykład z tymi zestawami PZH 2000 do Afganistanu, mimo że tam talibowie to nie za bardzo mieli czym odpowiedzieć. No jestem bardzo ciekawy, czy zobaczymy z tymi zestawami opancerzenia pancerhaubice 2000 na Ukrainie. No, wydaje się, że to będzie ze wszech miar zasadne. Natomiast pod względem efektywności bojowej, pod względem możliwości bojowych, sami Niemcy uważali, zresztą jest to też trochę parametr marketingowy, wiadomo, że jedna pancerhaubice 2000 stanowi odpowiednik czterech M109 A3. Czyli na przykład tych paladynów, którzy dostali M109 A3, które dostali na przykład z Norwegii. Więc śmiejemy się tak z Niemców i Holendrów, no ale jak policzymy, no to te wozy, które dostali od nich, które dostaną od nich Ukraińca, bo już dostali, no to jest odpowiednik w zasadzie nawet nie 24, ale prawie w zasadzie 36 klasycznych starszych armatohaubic samobieżnych, czyli dwóch dywizjonów, tak? Więc no jest to całkiem sensowne i bardzo duże wsparcie. Oczywiście nasze kraby szaleją na łuku Dońca Sybirskiego, na razie żaden nie został zniszczony. Znowu, nie paląc pewnych źródeł, zwrotka na temat krabów jest bardzo pozytywna, tak? To jest sprzęt troszkę inny niż pancerhaubice 2000 o innych możliwościach, natomiast piekielnie mobilny w terenie, no i przede wszystkim Ukraińcy od nas dostają części zamienne, wyposażenie, bardzo dobrze zostali przeszkoleni. Te jednostki, które dostały pancerhaubice 2000 i polskie kraby, to są jednostki elitarne, to są jednostki weteranów. Ukraińcy wysłali na szkolenie weteranów, czyli ludzi, którzy obsługiwali wyrzutnie 2S-19 Msta-M w armii ukraińskiej Akacje i oni już brali udział w walkach i oni się po prostu tylko przesiedli na nowe haubice po w zasadzie półtora miesięcznym szkoleniu, no prawie dwumiesięcznym, więc te jednostki obsadzają weterani, obsadzają ludzie ostrzelani, bardzo dobrze wyszkoleni artylerzyści. No i co ważne, polskie kraby trafiły z całym systemem zaopatrzenia, tak, czyli z topazami, ze wsparciem FlyEye, ze wsparciem całym tym ekosystemem tworzonym przez WB Electronics, Ożarowa. Więc one są w tej chwili, czy pancerhaubice, jeszcze nie mamy potwierdzenia, że są w walce, natomiast jeżeli chodzi o armatohaubice samobieżne, które w tej chwili są w walce na Ukrainie, no to polskie kraby są najbardziej śmiercionośnym rodzajem broni, który w tej chwili jest używany. A powiedziałbym nawet i zaryzykował, że dla obu stron, tak, ponieważ Msta-M i Msta-SM ma pewne walory, w których przewyższa kraba, ale w niektórych bardzo wyraźnie mu ustępuje, tak, to jest też temat na inną dyskusję. Kończąc wątek artyleryjski, przejdźmy teraz do frontów. Hersoń. No i tutaj mamy historię taką, że podobno już są 10 km od Hersonia, są, ale ja szczerze mówiąc nie widzę tej ofensywy, nie jestem w stanie rozpoznać z ogólnie dostępnych źródeł, w jakiej odległości faktycznie Ukraińcy są od Hersonia i co więcej, nie jestem w stanie rozpoznać przebiegu walk. Nie widzę tutaj jakiegoś gwałtownego załamywania się rosyjskiego frontu, nie widzę tu jakichś gwałtownych sukcesów ukraińskich. I może to wynikać albo z braku tych sukcesów, albo może to wynikać po prostu z tego, że czasami w operacjach ofensywnych, tak jak na przykład Rosjanie to przerabiali, tak, na łuku Dońca, przez długi czas nic się nie dzieje, następuje okładanie tego przeciwnika i dopiero w pewnym momencie następuje przerwanie frontu albo po prostu wybicie przeciwnika, który nie ma sił na rotację i musi się cofnąć, tak. Więc w rejonie Chersonia nie wiemy za bardzo, co się dzieje. W rejonie Dawidowego Brodu
No i tutaj wygląda na to, że kontrataki rosyjskie, zwłaszcza ogniem artylerii, powstrzymały jakiekolwiek próby ofensywy ukraińskiej w tym miejscu. Ja osobiście nie widzę tutaj śladów przełamywania frontu, nie widzę skutecznej ofensywy ze strony Ukraińców, więc jeżeli tutaj faktycznie nastąpiła jakaś ofensywa ukraińska prawdziwa, a nie medialna, to moim zdaniem poniosła klęskę. Tak samo na północy. Na północy mamy po prostu spychanie wojsk rosyjskich, odpychanie ich od Krzywego Rogu i Nikipola. Nikipol jest tutaj bardzo ważny, ale to jest temat na inną dyskusję. Spychanie na południe tych wojsk ukraińskich, rosyjskich, ale też tutaj nie widzę jakichś przełomów. Ciekawostką jest to, co się dzieje między Zaporożem a Donieckiem, ponieważ tutaj Ukraińcy umocnili się w szeregu miejscowości. Te miejscowości są umocnione, są zwykle umocnione na linii rzek, na linii cieków wodnych. Nie, może uda mi się to pokazać na mojej ulubionej Open Topo Map. Dzisiaj się jakoś w miarę sensownie załadowała. No i Ukraińcy... Pospieszyłem się z chwaleniem tej mapy. W każdym razie, w trakcie jak ona się będzie wygrywać, to wam opowiem. To, że tu jest jakaś jednostka zaznaczona, to nie znaczy, że ona stoi dokładnie w tym miejscu, tylko ona po prostu ochrania dany pas, tak, dany odcinek. Tutaj w przypadku brygad jest to zwykle około 50-60 km. W czasie II wojny światowej na tyle to przypadało na przykład dwie dywizje, no ale tutaj mamy szereg, nie, jednak zmienię tą mapę, bo to się po prostu nie da. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że objawiły nam się i zostały zidentyfikowane dwie jednostki w tym rejonie frontu. Pierwsza z nich jest to 9. Brygada Pancerna z Korpusu Rezerwowego, która stacjonuje w okolicy Krzywego Rogu i Zaporoża. I ona nam się objawiła tutaj na południu od Zaporoża. Nie cała brygada i komponenty, to jest brygada, która jest stawiana, co ciekawe, na polskich czołgach, między innymi 7-2. No i w okolicy Zielonego Pola objawiła się przynajmniej kompania z pierwszej samodzielnej, czyli w tym wypadku mówimy o 11 maszynach na Ukrainie, czyli kompania z pierwszej samodzielnej brygady pancernej, czyli tej słynnej bohaterskiej brygady, która wysławiła się obroną Czernichowa. No i błaty z tej jednostki zobaczyliśmy koło Zielonego Pola i to jest bardzo ciekawe, ponieważ ta brygada zniknęła na 1,5 miesiąca. Do niej nie było żadnych pewnych informacji, żadnych zdjęć. No i nagle się pojawiło i dziwnym przypadkiem dwie agencje prasowe zagraniczne sfotografowały tą brygadę i wrzuciły zdjęcia do sieci, zanim SBU ukraińska zajrzała im do tyłka i do kart SD. No moim zdaniem to nie jest przypadek. Te zdjęcia wypłynęły, bo miały wypłynąć, bo musiały wypłynąć. I teraz pytanie, czy ta brygada faktycznie gdzieś jest w tym rejonie, a to jest działanie, które ma w jakiś sposób wymusić na Rosjanach skierowanie większej ilości sił? Czy faktycznie mieliśmy do czynienia ze złamaniem jakiegoś tam reżimu informacji niejawnej? Osobiście wątpię, żeby to było złamanie jakiegoś reżimu informacji niejawnej. Charków i okolice Charkowa. No to słuchajcie, tutaj nie wydarzyło się od ostatniej tygodniówki nic. Mamy taką małą przepychaną wojenkę, raz w prawo, raz w lewo, ale nie wydarzyło się nic istotnego, nic wartego omówienia, więc zero nowości. Tylko chciałbym tutaj zaznaczyć, że koło Białogrodu mamy odtwarzanych około 20 batalionowych grup bojowych z WDW. Tylko pytanie, na ile słowo odtwarzane jest tutaj słuszne, ponieważ to są jednostki, które poniosły horrendalne straty, tam rzutu 60-70% i one będą wymagały de facto przeformowania na nowo, no ale zostało zidentyfikowane przez SBU i przez Amerykanów, że kilkanaście, tam do 20 nawet batalionowych grup bojowych pokiereszowanych z WDW jest odtwarzanych w tym rejonie i teraz nie wiadomo, czy one tam się znalazły na zasadzie krótkiej kołdry u Rosjan i tego, że muszą mieć jakieś jednostki, żeby osłonić ten fragment, czy jest to plan jakiegoś większego w przyszłości natarcia, czy z jakich przyczyn te jednostki poza swoim miejscem stałej dyslokacji MSD się próbują odtwarzać. Tu czas pokaże. Przeskoczymy sobie znowu rejon Doniecka i Gorłówki. Tutaj też na szczęście nie dzieje się na razie nic, tak? Ukraińcy mają tutaj dość spore siły, z kolei tak zwani separatyści, czyli w tym wypadku z Dąbabwe, czyli Donieckiej Republiki Ludowej, z Bantustanu Ruskiego, nie mają dość sił, żeby atakować na tym odcinku. Ukraińcy mają siły, które wystarczają do obrony, natomiast pytanie, czy te siły nie musiały być po prostu w jakiś sposób rotowane na północ, żeby ratować sytuację na łuku Dońca Sewierskiego. Przejdziemy jeszcze sobie na chwilę w kierunku Izjumu.
i słowiańska. Tutaj, jeżeli chodzi o Izium, była próba takiego pomocniczego natarcia ukraińskiego na Izium. Ona, z tego co wiem, została zatrzymana. Dawny worek w okolicy Iziumu został znacząco zmniejszony, natomiast Ukraińcy w kontrataku zdołali odzyskać tą miejscowość tutaj, ponieważ tu jest linia obrony oparta o rzeki, cieki wodne i o Ługdońca Sywierskiego, no i dla Ukraińców jest to w zasadzie najważniejsza linia obrony przed Słowiańskim od północy i od północnego wschodu, i linia walk się ustabilizowała wzdłuż rzeki. No niestety stan tych wód opada, no i prawdopodobnie najniższy będzie na przełomie lipca i sierpnia i zobaczymy, czy wtedy Rosjanie pokuszą się o zorganizowanie jakiejś akcji od północy, czy nie. Moim zdaniem się pokuszą, ale to taka moja opinia. No i creme de la creme, grande finale, jak zwał, tak zwał, czyli Sewierodoniecka. Sewierodoniecka mamy do czynienia z wycofaniem się wojsk ukraińskich, co więcej z rejonu Złotego i Kirskiego musieli się też wycofać pospiesznie. Co się tutaj wydarzyło? No tutaj się wydarzyła prawdopodobnie tragedia wynikająca z tego, że jak politycy mieszają się do działań wojskowych, to zawsze to źle wychodzi, tak? Niezależnie, czy mówimy o Stalinie, czy mówimy o Hitlerze, czy mówimy o politykach amerykańskich w Wietnamie, czy mówimy o sztabie Zełenskiego. Pamiętacie historię sprzed 2 tygodni, jak wam opowiadałem, że dwie brygady ukraińskie cofnęły się z Sewierodoniecka, po czym zostały niejako po utracie 2/3 miasta rzucone do odbicia tego miasta, do kontrataku, i potem Ukraińcy rzucali tam znaczne siły, żeby odbić ten Sewierodonieck, ponieśli poważne straty, sukcesów nie osiągnęli. Zapadła decyzja o wycofaniu, to dość pospiesznym, ale głównie na skutek tego, co się dzieje na południu. Słuchajcie, wiele wskazuje na to, że te brygady wycofały się pierwotnie planowo, ponieważ dostały rozkaz dowództwa na tym kierunku operacyjnym, żeby się cofnąć. Natomiast problem polega na tym, że na Ukrainie nie mamy szczebla dywizji, czyli mamy brygady, które są koordynowane przez sztab generalny, ale nie ma szczebla pośredniego między sztabem generalnym a brygadami, który by tak naprawdę... Mamy jeszcze tam u nich oczywiście okręgi wojskowe, ale to są bardziej struktury administracyjne. Nie ma tego szczebla dywizji, który by koordynował kilka brygad. I to rodzi Ukraińcom różne niefajne problemy związane z koordynacją działań w walce. No i w to się wmieszała polityka. Wiele wskazuje na to, że dwie brygady faktycznie, czy jedna zmechanizowana, druga Gwardii Narodowej, dostały prikaz, żeby się cofnąć z Sewierodoniecka. I on został przez polityków odwołany w połowie odwrotu i potem z przyczyn czysto tylko i wyłącznie politycznych rzucono się do odbijania Sewierodoniecka i przy tej okazji Ukraińcy ponieśli poważne straty, musieli rotować część jednostek. No jest to sytuacja bardzo, bardzo zła. No ale tak to jest, jak się wmieszają do walk politycy. Natomiast przełom na niekorzyść Ukraińców, a na korzyść Rosjan nastąpił na południe, w rejonie Złotego i Zniżnego, gdzie po prostu Rosjanie w końcu przełamali linię obronną Ukraińców i takimi kleszczami, czyli tu i tu, próbowali otoczyć Ukraińców. Oni prawie ich otoczyli, Ukraińcy w zasadzie w ostatnim momencie wyszli z tego kotła, tracąc dość dużo sprzętu, przy czym to nie jest powtórka z Debalcewa, tak? żeby było jasne. Natomiast no, straty były dość wyraźne ukraińskie, ale też myślę, że między bajki można włożyć historię o tysiącach jeńców, tak? Ponieważ na razie tych jeńców, którzy Rosjanie wrzucili do sieci, tam się ich setka by się ich jeszcze nie uzbierała. Trochę sprzętu też Ukraińcy stracili, natomiast no, musieli się wycofać. Musieli się wycofać na północ. Co gorsza, droga życia, czyli droga Bachmut-Liściańsk, jest w tej chwili pod kontrolą przepraszam, ognia rosyjskiego, więc już dostarczanie posiłków tą drogą jest dość ciężkie. Przy czym różnica jest taka, że o ile tydzień temu ona była pod rzadkim kontrolą ognia artylerii, to podobno teraz niestety jest ona już w zasięgu ognia bezpośredniego i PP-ków ze strony Rosjan, którzy gdzieś tam zdołali na tym paśmie wzgórz tutaj wyjść na ten płaskowyż i już są bezpośrednio w stanie razić tą drogę. No i to w zasadzie jest już koniec pieśni dla Ukraińców, jeżeli chodzi o wzgórza Lisyczańsku i obronę Sewierodoniecka. Wycofanie nastąpiło Sewierodoniecka i w moim odczuciu oni będą musieli się wycofać, to jest Lisyczańska, będą musieli cały ten worek wycofać w ciągu, myślę, tygodnia, góra dwóch, i ustanowić linię nową obrony na linii Słowiańsk-Krematorsk-Konstantynówka albo Słowiańsk-Bachmut w najlepszym razie, tak? Wzdłuż drogi M03, więc i to jest najlepsze, co będą mogli Ukraińcy zrobić. No i teraz zobaczymy, na ile, czek ładnie zabrzmi, na ile Ukraińcy są dojrzali pod względem strategicznym, tak? Ponieważ jeżeli z przyczyn politycznych oni będą się trzymali tego worka na łuku Dońca,
no to może dojść do tragedii, tak? Tutaj te brygady są co prawda w tym Łuku Duńca mocno przetrzepane, no ale jak sami widzicie, mamy tutaj do czynienia z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ośmioma brygadami, przynajmniej w zasadzie dziesięcioma. To są bardzo duże siły, 10 brygad. No i może dojść do tragedii, tak, bo te brygady niektóre są zdrowo przetrzepane przez Rosjan, poniosły ciężkie straty. Rosjanie oczywiście ponieśli jeszcze większe straty, jak to strona atakująca w ciężkim terenie zdobywa pozycje umocnione z fortyfikacjami polowymi, no ale wiele wskazuje na to, że jeżeli Ukraińcy się nie cofną, no to faktycznie może dojść do tragedii. Jeżeli się cofną, nic się nie wydarzy, zostanie skrócona linia frontu. I teraz tak na koniec jeszcze mówiąc, co oznacza utrata Łuka Duńca Sewierskiego. No słuchajcie, z poziomu taktycznego jest to oczywiście taktyczna porażka. Ukraińcy stracili Sewierodoniec, co gorsze stracili rejon Chirskiego, Złotego. Musieli się cofnąć, droga Bachmut-Listyczańskie jest pod kontrolą już ognia bezpośredniego Rosjan, co oznacza, że utrzymywanie w zasadzie całego tego worka traci sens dla Ukraińców, więc porażka taktyczna, ta porażka taktyczna, czy przeszła w porażkę operacyjną? Moim zdaniem nie, ponieważ jak popatrzymy sobie na teren od Iziumu do Gorłówki, no to widzimy, że Ukraińcy tracą szczyt trójkąta, ale wycofując się nastąpi komasacja ich sił, a nie rozwodnienie, że tak powiem, tak? Czyli więcej jednostek ukraińskich będzie przypadało na krótszy front, no bo teraz muszą bronić tak naprawdę 3 z 4 boków takiego kwadratu, tak? Więc Rosjanie mają bardzo uproszczoną sprawę, zwłaszcza że teoretycznie cały ten worek jest pod kontrolą ognia artylerii rosyjskiej. Natomiast jeżeli Ukraińcy się wycofają w rejon Bachmutu i Słowiańska na linię Bachmut-Słowiańsk, no to powinno być im zdecydowanie lżej się bronić, a nie ciężej. Natomiast porażka taktyczna, operacyjna moim zdaniem jeszcze nie. I jeszcze trochę brakuje do porażki operacyjnej, bo taką porażką operacyjną byłaby utrata Słowiańska, Krematorska i Konstantynówki i Bachmutu. Porażka strategiczna bez wątpienia nie, to nie możemy dalej mówić o porażce strategicznej, nie o porażce politycznej, a tak jak wam przypominałem i będę przypominał jeszcze wiele razy, z punktu oceny tego, kto wygrywa, kto przegrywa wojnę, ocenia się poziom polityczny, poziom strategiczny, nie poziom operacyjny i poziom taktyczny. I to by było tyle, jeżeli chodzi o raport z działań za 26 czerwca. We wtorek pojawi się moja rozmowa z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim na temat drugiej części wniosków z walk na Ukrainie. Gorąco polecam, ponieważ myślę, że to będzie bardzo merytoryczny i bardzo ciekawy materiał. Przypominam też, że sponsorem tej audycji była firma Just Join IT. Jest to polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom w branży IT. No i chciałbym bardzo podziękować moim patronom, którzy wspierają mnie w programie Patronite. Dzięki wam naprawdę mogłem się dosprzętowić i myślę, że odcinki wyjazdowe, które powinny niedługo nastąpić, będą kręcone naprawdę fajnej jakości sprzętem i będzie to już ładnie montowane, ponieważ będę mógł po prostu zapłacić komuś za zmontowanie tych co fajniejszych odcinków wyjazdowych. Wszystko to dzięki waszemu wsparciu, więc oczywiście gorące podziękowania dla patronów. I to by było tyle. Widzimy się we wtorek. Cześć.